Cześć, witam wszystkich serdecznie. Na dzisiejszym filmie pokażę, jak prawidłowo ustawić rozrząd w silnikach Hondy GCV, tych starszych, czyli modelach GCV135, GCV160 i GCV190 oraz z racji faktu, że model GSV190 jest identyczny konstrukcyjnie, po prostu również ten filmik w jego przypadku się przyda. Rozrząd tutaj jest ustawiony na chwilę obecną prawidłowo, zaraz pokażę, w którym miejscu są tutaj znaki rozrządu. Silnik nie będzie dalej składany, przez taki brudny, ja to wziąłem po prostu, tak można powiedzieć, że ze złomu, żeby to pokazać. Ma poważnie wyrwane tutaj szpilki od tłumika, nie będzie składany. Tak naprawdę to jego ostatnia przysługa dla świata, będzie nagrany o nim film, następnie to wszystko trafi na złom, także nie przyda się już ten silnik do niczego więcej. Więc tak, myślę, że pora zacząć od znaku. Jeśli chodzi o znaki rozrządu na wałku rozrządu, tu jest wałek rozrządu, więc ten element w głowicy jest on napędzany paskiem z wału korbowego, który jest założony tutaj. Więc tak, na wałku rozrządu są dwa znaki. Ja jeszcze tylko przepraszam w międzyczasie za to, że obraz tak lekko mruga. To jest widocznie wina lamp, które mam na warsztacie i mój telefon jakoś w dziwny sposób tutaj to wychwytuje. Więc tak, na wałku rozrządu są dwa znaki. To są takie kreski w tym miejscu i kolejna jest w tym miejscu. Jak się można domyślić, dwie te kreski do prawidłowego ustawienia rozrządu muszą być o tak idealnie w tym miejscu. Może to pokażę od frontu. Muszą tak jakby być tutaj przy krawędzi tej części bloku. A natomiast na wale jest ta tutaj niewielka strzałka, ten trójkąt można by bardziej rzec. To miejsce na wale korbowym i on musi się pokrywać. Tu prawdopodobnie trochę telefonem zasłonię światło. Może to pokażę z tej perspektywy. On, ten znak, musi patrzeć szczytowym punktem na tę właśnie tutaj linię bloku. Na tę właśnie kreskę. Jeszcze takim ułatwieniem jest to, że kliny są również wycięte w ten sposób, że patrzą one również idealnie na tę kreskę, chociaż ponieważ wał jest dość wysoki, ciężko się na tym wzorować. Zarówno ten tutaj podłużny klin, jak i tutaj miejsce na ten klin owalny. To wszystko patrzy w prostej linii, więc prosta linia od strzałki, od tego trójkąta na wale, która patrzy poprzez tą kreskę, ten punkt aż tutaj nam do wałka rozrządu i to musi się wszystko sprzecinać równo z tą linią. W międzyczasie te znaki muszą tutaj być właśnie między tą linią, czyli mam na myśli tutaj te znaki. Pokażę jeszcze raz to wszystko składając silnik od nowa, więc składając cały rozrząd od początku. Wyjmę teraz ten czpień, który normalnie podtrzymuje pokrywa zaworów. On tym wycięciem musi być skierowany właśnie w stronę frontu silnika. Tu jest gumowy o-ring, który warto wymienić podczas remontu silnika. Teraz cały wałek rozrządu poruszamy lekko do przodu. Zdejmujemy tą uszczelkę. Zdejmujemy pasek z wałka. To wszystko nam tutaj pięknie wychodzi. Wychodzi wałek, wychodzi pasek i to wszystko. Na pasku nie ma żadnych znaków. Jedyne co jest, to logo oraz numer tej właśnie części. Więc zaczynając, wkładamy pasek. Musi nam tutaj na wylot przejść. Przed włożeniem wałka, myślę, że pokażę tutaj jeszcze silnik. Przed włożeniem wałka rozrządu ważne, aby te dźwignie były tutaj już włożone. Chociaż w sumie nie muszą być, tak prawdę mówiąc. Mają być tutaj włożone i żeby wałek rozrządu, żeby po prostu te dźwignie były tam dalej, więc aby tutaj te dźwigienki były oparte nam o zawory, bo można złożyć wałek, że ta dźwignia będzie tak o, no i wtedy trzeba będzie ją demontować, aby ją ułożyć jeszcze raz. Można to zrobić później, ale jeśli chcemy to zrobić teraz, to muszą być one wciśnięte tam dalej. Ok, postawię z powrotem. Wkładamy wałek. Dźwignie są z przodu, zakładamy pasek, na razie to nie ma znaczenia na kole, na wałku rozrządu, w jakim on będzie punkcie. Teraz sobie można wałek rozrządu ustawić na znakach, ok, mniej więcej tak. Teraz wał, coś takiego i teraz zakładamy pasek, tak jak nam to chce pasować. Powinno to być ok w tym miejscu. No i jak widać wszystko pięknie pasuje, jeszcze to zabezpieczamy tym czpieniem, który musi nam tutaj wejść do samego końca. Ok, jeszcze jedno kontrolne sprawdzenie. Tutaj znaki pasują. Tutaj z tego co widzę również wszystko pasuje. No i rozrząd jest złożony prawidłowo. Do pełni szczęścia brakuje również tej metalowej podkładki, która jedną stroną jest taka wypukła i tym właśnie wypukleniem musi być skierowana do dołu, więc oparta powinna być o pasek rozrządu.
No i cóż, to właściwie tyle. Przed dalszym montażem trzeba oczyścić tę część, nanieść nową masę uszczelniającą, gdyż tutaj fabrycznie jest masa uszczelniająca, i złożyć ten silnik z powrotem. Pamiętajmy tutaj o tych dwóch kołkach ustalających pozycję misy olejowej oraz o tym, aby olejem zabezpieczyć każdy ruchomy element, czy tutaj właśnie pasek, korbowód, posmarować cylinder, czy nawet ten czpień wałka rozrządu, aby to wszystko nie miało suchego startu na samym początku. Z pewnością to się odbije na pracy naszej maszyny. No i cóż, myślę, że z tym poradnikiem silnik uda się złożyć prawidłowo. Życzę wszystkim, którzy dokonali takiej czynności, aby ich sprzęt pracował teraz przez wiele, wiele lat bez żadnych niepokojących i poważnych usterek. Dzięki bardzo za uwagę. Zapraszam do swoich pozostałych filmów. Na razie, cześć!